Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Surowce Cukiernicze. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Metody chemiczne utrwalania żywności polegają na dodawaniu do produktów związków chemicznych w dawkach nieszkodliwych dla zdrowia konsumentów. Chemiczne metody utrwalania żywności niszczą drobnoustroje lub hamują ich rozwój, nie wpływają ujemnie na smak i zapach gotowego wyrobu. Pierwszą chemiczną metodą utrwalania żywności jest dodawanie chemicznych środków konserwujących, nazywanych konserwantami. Konserwanty skutecznie utrwalają żywność już przy stosunkowo małych dawkach nieprzekraczających procenta. Zmniejszają szybkość mikrobiologicznych i enzymatycznych procesów powodujących psucie i obniżanie jakości żywności, lub całkowicie te procesy hamują. W Polsce do stosowania dopuszczonych jest ponad 50 konserwantów, które oznaczone są kodem od E200 do E297. Do utrwalania żywności może być stosowany kwas octowy rozcieńczony wodą do stężenia 4-10% czystego kwasu octowego. Produkty utrwalone w ten sposób często z dodatkiem soli, cukru i przypraw to marynaty, które utrwala się dodatkowo za pomocą pasteryzacji. Zastosowanie kwasów nieorganicznych jest bardzo ograniczone. Sprowadza się do utrwalania różnych napojów chłodzących, zwykłych i gazowanych przez dodanie do nich kwasu fosforowego dopuszczonego do stosowania w napojach typu kola dwutlenku węgla stosowanego do pozostałych napojów gazowanych. Wędzenie stosuje się głównie do mięsa, ryb i serów. Wędzenie polega na nasyceniu produktu dymem wędzarniczym, ma na celu nadanie charakterystycznego, cenionego zapachu i smaku, obsuszenie, zwłaszcza powierzchniowe, oraz impregnację różnymi składnikami bakteriobójczymi. Najczęściej stosuje się wędzenie zimne w temperaturze 15 do 30 stopni Celsjusza i gorące w temperaturze 70 do 100 stopni Celsjusza. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.